Wysoka Rado, przystępujemy do następnego projektu uchwały. To jest punkt 15, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochowicach. Przepraszam bardzo, bo to według nowego porządku obrad, to jest punkt 15. Tak, zgadza się. Punkt 15, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania. Pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Panowie Prezydenci, przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania. Tutaj pozwolę sobie odczytać, bo tylko treść uzasadnienia. Postanowienie numer 3/2022 Komisarza Wyborczego w Katowicach. Z dnia 10 stycznia stwierdzono wygaśnięcie z dniem 1 stycznia 2022 mandatu radnego Jacka Kamińskiego z powodu pisemnego zrzeczenia się, co spowodowało potrzebę ustalenia nowego składu Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Proszę o podjęcie projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym projekcie uchwały? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosowania? Radny Marcin Bawej. Za. Agnieszka Beger. Za. Jadwiga Garbaciok. Nieobecna. Grzegorz Gniełka. Wstrzymuje się. Tomasz Grudniok. Za. Adam Jankowiak. Za. Bartosz Karcz. Za. Gerda Król. Za. Mariusz Kubas. Poczekamy chwilę, tak? Czy nie ma potrzeby takiej? Dobrze, to możemy przejść dalej. Panie Mariusz Kubas, głosujemy w komisję rewizyjną. Czy jest pan za, czy przeciw? Wstrzymuje się, dziękuję. Henryk Kurek. Za. Rafał Łataś. Jestem za. Za. Dawid Malcherek. Za. Zbigniew Nowak. Za. Urszula Owockania. Za. Za. Artur Pawłowski. Za. Za. Zofia Pogoda. Za. Łukasz Respondek. Za. Rafał Świerk. Wstrzymuje się. Dorota Wichura. Za. Bożena Wojciechowska z Bylut. Za. Dziękuję. Jeden głos nieoddany. Stwierdzam, że projekt uchwały uzyskał akceptację. Przystępujemy do punktu 16. To jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętowicach, ustalenia jej składów osobowych i zakresu działania. Pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Panowie Prezydenci, przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętowicach, ustalenia ich składów osobowych i zakresu działania. Przedmiotowy projekt uchwały Państwo, Szanowni Państwo, również macie. Tutaj pozwolę sobie, może też już nie będę czytał, ale wynika projekt uchwały ze zmiany wynikającej z tego, że radny Kamiński złożył rezygnację. Rezygnacja została przyjęta. W związku z powyższym w jego miejsce należy dokonać uzupełnienia w składach komisji. Takie propozycje, to jest oczywiście zawsze trzeba podkreślić, że to jest projekt uchwały. Tutaj w miejsce pan radny, były radny Jacek Kamiński był przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i tutaj jest propozycja, aby w to miejsce przewodnictwo przejęła radna Dorota Wichura i jednocześnie a to już przepraszam bardzo, bo to była komisja rewizyjna, tak, że tutaj tylko ta jedna zmiana tutaj zachodzi w związku z tymi decyzjami. Tak, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym projekcie uchwały? Jeśli nie, Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosowania? Radny Marcin Bawej. Za. Agnieszka Beger. Za. Jadwiga Garbaciok. Za. Grzegorz Gniełka. Wstrzymuje się. Tomasz Grudniok.
Za. Adam Jankowiak. Wstrzymuje się. Bartosz Karcz. Za. Gerda Król. Za. Mariusz Kubas. Wstrzymuje się. Henryk Kurek. Za. Rafał Ataś. Jestem za. Za. Dawid Malherek. Za. Zbigniew Nowak. Za. Urszula Owockania. Za. Za. Artur Pawłowski. Za. Za. Zofia Pogoda. Za. Łukasz Respondek. Za. Rafał Świerk. Wstrzymuje się. Dorota Wichura. Za. Bożena Wojciechowska z Bylut. Za. 16 głosów za, 4 wstrzymujące. Stwierdzam, że projekt uchwały uzyskał akceptację. Wysoka Rado, przystępujemy do punktu 17. To jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Świętowicach i ustalenia jej składu osobowego. Pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały. Wysoka Rado, treść znana jest wszystkim Państwu radnych, uzasadnienie też jest dosyć krótkie. Tutaj w drodze pewnych dyskusji wcześniejszego już też jakby wniosku z jednej strony tutaj szanownych rady jest propozycja zmiany przewodniczącego tejże komisji i w miejsce przewodnictwa propozycja, tutaj jak podkreślam, jest to projekt uchwały, jest wpisane przewodnictwo radnej Zofii Pogoda. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w przedmiotowym projekcie uchwały? Proszę bardzo, radny Jankowiak. Szanowni Państwo, byłem przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji od początku tej kadencji, czyli od 2018 roku. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim członkom komisji, z którym miałem przyjemność współpracować. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, za merytoryczność. Jeżeli coś było nie tak z mojej strony, to przepraszam. No cóż, jak to mówią w kuluarach, nowe rozdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosowania? Radny Marcin Bawej. Przeciw. Agnieszka Beger. Za. Jadwiga Garbaciok. Grzegorz Gniełka. Wstrzymuje się. Tomasz Grudniok. Wstrzymuje się. Adam Jankowiak. Wstrzymuje się. Bartosz Karcz. Za. Gerda Król. Radna Gerda Król. Jestem za. Za. Mariusz Kubas. Przeciw. Henryk Kurek. Za. Rafał Ataś. Jestem za. Za. Dawid Malherek. Przeciw. Zbigniew Nowak. Za. Urszula Owockania. Za. Za. Artur Pawłowski. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Zofia Pogoda. Za. Łukasz Respondek. Za. Rafał Świerk. Przeciw. Dorota Wichura. Za. Bożena Wojciechowska z Bylut. Wstrzymuje się. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeden głos nieoddany. 10 głosów za, 4 głosy przeciw, 5 głosów wstrzymujących, 1 głos nieoddany. Stwierdzam, że projekt uchwały uzyskał akceptację. Przystępujemy do punktu 18. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świętowicach. Proszę bardzo inicjatorów o przedstawienie projektu uchwały. Już w sumie zgłaszając go do porządku obrad przedstawiłem ten projekt. To jest projekt polegający na wyborze wiceprzewodniczącego Rady. Mam nadzieję, że to usprawi pracę prezydium, zwłaszcza w momencie, kiedy często będziemy obradować w trybie zdalnym, no to szersze prezydium pozwala jakby na łatwiejsze ułożenie, liczenie głosu, zwłaszcza, że system, który mamy informatyczny, trochę utrudnia to prowadzenie i czasami pan przewodniczący faktycznie widzę, że jest dość mocno wyeksploatowany prowadzeniem obrad. Rozumiem, że teraz nie zgłaszamy jeszcze kandydatów, natomiast pan przewodniczący otworzy listę, tak?
Myślę, że tak zrobimy, tak. Ja muszę, bo nie mam w tej chwili wniosku. Także trudno mi mówić o prośbie o poparcie uchwały, natomiast no, projekt zakłada wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta, bo tak miejsce w prezydium jest. Panie radny, proszę zająć miejsce. Ja, tak, dziękuję bardzo. Proszę mi dać minutkę, bo się tutaj zagrzebałem tutaj w dokumentacji dzisiejszej. Ja pozwolę sobie szanownym państwu przedstawić trochę proceduralnie też jak to wygląda. Tutaj pozwolę sobie zacytować, żeby też nie było wątpliwości. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy, Rada Gminy wybiera ze swego grona od 1 do 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym, co oznacza, że dla przeprowadzenia głosowania koniecznym jest powołanie komisji skrutacyjnej. Paragraf 16 punkt 1 Statutu Miasta Świętowice stanowiącego załącznik do uchwały nr 50/389/21 z dnia 5 listopada 2021 Rada wybiera spośród radnych maksymalnie 2 wiceprzewodniczących. Zanim jednak Wysoka Rado przystąpimy do powołania komisji skrutacyjnej, w pierwszej kolejności proszę radnych o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Świętowica i jego krótkie zaprezentowanie. Proszę bardzo, radny Karcz. Tak? Znaczy byłby za chwilę głos dyskusji, ale proszę bardzo. Okej, proszę, jasne. Pod wnioskiem podpisały się 1, 2, 3, 4, 5 osób, tak? Jest to wystarczająca ilość? Tak. Na pewno? No, to jest, no dobrze, ja pytam, nie? I druga sprawa, no, teraz pytam jeszcze w drugiej kwestii, w jaki sposób będziemy tutaj zachowywali tajność tego głosowania i zabezpieczać, bo to mnie interesuje, no bo być może, że to nie jest problem, a może jest. Oczywiście postaram się panu radnemu odpowiedzieć, bo to są bardzo ważne kwestie zarówno dla pana, jak myślę, że dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla mnie jako osoby w tej chwili odpowiedzialnej i prowadzącej też te obrady. Oczywiście jesteśmy przygotowani technicznie, jesteśmy po konsultacji prawnej, dostosowując to do wymogów dzisiejszych wymogów sanitarnych. Także myślę, że tutaj, a co do szczegółowo, bardzo szczegółowo na pana pytanie, będzie to wyjaśnione poprzez też wyjaśnienie komisji skrutacyjnej, która zapozna się z regulaminem przeprowadzenia tych wyborów, musi zapoznać Wysoką Radę i Wysoka Rada musi przyjąć te zasady do przeprowadzenia tegoż rzeczywiście skomplikowanego głosowania, który nie jest niczym nowym, bo w Polsce w dzisiejszych realiach taka forma głosowania się już odbywa. No w tej chwili zakończyliśmy, właśnie przerwaliśmy radnemu Karczowi, aby przedstawić kandydaturę na wiceprzewodniczącego. Proszę bardzo. Panie radny, tu nie ma żadnych problemów, żeby to wyjaśnić, tylko że mamy określone procedury krok po kroku, jak dzisiaj prowadzimy i w tym momencie pewnie zostanie to panu wyjaśnione. Bardzo proszę pana radnego Karcza. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, chciałem zaproponować kandydaturę Łukasza Respondka na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. No, właściwie brakuje słów, które by opisały, jak radny Respondek się na to stanowisko nadaje. Jest co prawda radnym pierwszy raz w tej kadencji, no ale to już jest ponad 3 lata. Jest bardzo aktywnym radnym. Z tego co pamiętam, to w każdym roku, no bo chciałem pobić ten rekord ilości najwięcej zapytań i interpelacji, no ale radnego Respondka się po prostu nie da pobić. On jest najbardziej aktywnym radnym i to, że kandyduje na to stanowisko i mam nadzieję, że uzyska pańska poparcie, to chociażby to mu się na to zależy, należy mu się za jego aktywność, za to, że zawsze jest z mieszkańcami, że dba o sprawy mieszkańców i zawsze robi to konstruktywnie, konstruktywnie. Nigdy nie awanturniczo, ale zawsze konstruktywnie. Tak było nawet w najtrudniejszych sytuacjach, kiedy ten poziom politycznego sporu był tutaj duży. To radny Respondek zawsze na najwyższym poziomie stawał. Zawsze to było kulturalne i rozsądne. Myślę, że z naszego grona to jest osoba właściwa do tego, żeby za stołem prezydentalnym, przynajmniej na razie na stanowisku wiceprzewodniczącego zasiąść. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu za przedstawienie kandydatury. Proszę bardzo, czy jeszcze są w sali jakieś inne kandydatury na wiceprzewodniczącego? Nie widzę. Wobec powyższego zamykamy tą listę. Proceduralnie muszę zadać pytanie kandydatowi, panu Łakoszowi Respontkowi, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Pan radny wyraża zgodę na kandydowanie. Wysoka Rado. Wysoka Rado, w tej chwili musimy kolejną procedurę rozpocząć. To jest wybór komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia tajnych wyborów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji. Tak. Nie mogą kandydować na to stanowisko, które będzie wybierane. Wobec powyższego proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Jednocześnie oczywiście bardzo bym prosił, żeby była reprezentacja każdego z klubów, każdej ze stron w tymże organie. Proszę bardzo, radny Karcz. Pozwolę sobie zgłosić kandydaturę radnej Zofii Pogody. Nieraz pani Zofia Pogoda była w komisji skrutacyjnej i to jest gwarancja, że głosy są i będą dobrze policzone. Dziękuję. No, pan radny Grudniok się też tu zgłasza, ale to nie w imieniu naszego klubu. Pozwolę sobie zgłosić kandydaturę. Wysoka Rado, zgłaszam kandydata do komisji skrutacyjnej wiceprzewodniczącego Rady Tomka Grudnioka. Ze względu też na doświadczenie i to, jaki będzie musiał mieć przebieg tej skomplikowanej, nie ukrywam, operacji tutaj przeprowadzenia tych wyborów, ale to myślę też te zasady i procedury już wyjaśni sama komisja po ukonstytuowaniu się. Także mamy w tej chwili dwie kandydatury tutaj. Bardzo proszę o zgłaszanie następnych kandydatur do tej komisji. Szanowni Państwo, to jest naprawdę bardzo ważna rola w tej komisji, bardzo ważna komisja. Także bardzo proszę tutaj, żeby były zgłaszane kandydatury. Dobrze by było, żeby było reprezentowany każdy klub. Proszę Państwa, na pewno minimalna ilość tutaj zgłoszonych kandydatur osób w tej komisji to musi być minimum 3 osoby. Mamy w tej chwili 2 osoby, także bardzo bym prosił o kolejne kandydatury. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zgłosić kandydaturę pani Bożeny Wojciechowskiej-Zbylut do Komisji Skrutacyjnej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze będą, Szanowni Państwo, zgłoszone osoby do... Przepraszam, że ja to tak z imienia, jakby tutaj z imienia patrząc klub, czy klub radnych Ruch Ślązaków zgłosi kandydata? Zgłaszacie Państwo, dobrze, dziękuję. Czy może w takim razie jeszcze ktoś tutaj z radnych Koalicji Obywatelskiej, tutaj panie radny Kacz, z kogoś zgłosić? Mi się wydaje, że komisja będzie miała trochę pracy, więc będą mieli się czym podzielić. Znaczy, dobrze by było, gdyby 4 osoby. Tak. Pani Dorota Wichura? Tak. Tak, no ale jako jeden klub, jako klub zgłosiliśmy jednego, no ale no, jeżeli pani Dorota się zgadza, to. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, ostatni raz pytam, czy jeszcze są chętni, sami się mogą zgłosić, albo ktoś, jeśli nie. Wobec powyższego zamykam tą listę. Mamy 4 kandydatury. To jest pani Zofia Pogoda, Tomasz Grudniok, Bożena Wojciechowska-Zbylut i Dorota Wichura. Czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie? Pani Zofia Pogoda wyraża zgodę. Tomasz Grudniok wyraża zgodę. Bożena Wojciechowska-Zbylut z wielkim bólem wyraża zgodę. Pani Dorota Wichura wyraża zgodę. Dziękuję bardzo. Mamy jedną procedurę za sobą. Wysoka Rado, w tej chwili znając personalia przystępujemy do głosowania nad powołaniem już składu komisji skrutacyjnej. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem w takim składzie komisji rewizyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosowania? Radny Marcin Bawej.
Za. Agnieszka Beger. Za. Jadwiga Garbaciok. Nieobecna. Grzegorz Gniełka. Głosujemy z komisją już. Tomasz Grudniok. Jestem za. Za. Adam Jankowiak. Za. Bartosz Karcz. Za. Za. Gerda Król. Jestem za. Za. Mariusz Kubas. Wstrzymuje się. Henryk Kurek. Za. Rafał Ataś. Jestem za. Za. Dawid Malcherek. Za. Zbigniew Nowak. Za. Urszula Owockania. Za. Za. Artur Pawłowski. Pan Artur Pawłowski wyłączył się z posiedzenia komisji. Informuję, że wcześniej zgłaszał mi to, że będzie chciał wcześniej się zwolnić. Wobec powyższego już nie bierze udziału w sesji. Zatrzymaliśmy się na panu Pawłowskim, który się zwolnił z sesji. Zofia Pogoda. Za. Łukasz Respondek. Za. Rafał Świerk. Wstrzymuje się. Dorota Wichura. Za. Bożena Wojciechowska z Wylut. Za. Dziękuję bardzo. Piętnaście głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 3 głosy przeciw, 2 głosy nieoddane. Nie ma. Przepraszam bardzo. Ja też przeciw. Dobrze. 3 wstrzymujące. Stwierdzam, że komisja w tym zaproponowanym składzie została zaproponowana. Kolejnym krokiem, Wysoka Rado, zmierzającym w kierunku do przeprowadzenia wyborów tajnych jest ustalenie zasady wyboru, w związku z czym zarządzam przerwę techniczną celem ukonstytuowania się komisji i przygotowania zasad do głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Będziemy oczekiwali, komisja da nam znać. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, wznawiam obrady po przerwie technicznej dla ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę przewodniczącego czy przewodniczącą komisji skrutacyjnej o odczytanie zasad wyboru, a pracowników Kancelarii Rady Miejskiej o rozdanie zasad głosowania. Dziękuję bardzo. Zasady wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej obowiązujące na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia bieżącego roku. Punkt pierwszy. Prawo zgłaszania kandydata przysługuje każdemu radnemu. W punkcie drugim. Kandydat wyraża zgodę na pełnienie funkcji poprzez oświadczenie ustne. Trzy. Na karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią przez komisję skrutacyjną umieszcza się napis: karta do głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochłowicach w roku. Pod spodem puste kratki z lewej strony i 3 możliwości. Jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się od głosu. Znaczek X stawiamy w kratce obok wybranej opcji długopisem znajdującym się w miejscu przeznaczonym do głosowania tajnego. 4. W przypadku, gdy radna uczestniczy w sesji w sposób zdalny, komisja skrutacyjna w ilości minimum 2 osób przetransportowuje urnę do głosowania do wskazanego przez radnego radną miejsca, które umożliwia oddanie głosu w sposób tajny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I tutaj jest prośba teraz do radnych, którzy uczestniczą online, żeby podać i być stale na linii, podać aktualnie adres pobytu, żeby komisja skrutacyjna mogła się udać do państwa w celu odbycia przez państwa głosowania. Tutaj jak wejdę w słowo... Informacje proszę podać do Kancelarii Rady Miejskiej. Po powrocie jeszcze na ten. Komisja skrutacyjna bez zbędnej zwłoki wraca z urną do Urzędu Miejskiego w celu kontynuowania głosowania. Członek komisji skrutacyjnej transmituje widok na urnę do głosowania przez cały czas, gdy ta znajduje się poza salą sesyjną. Po powrocie komisja skrutacyjna prezentuje urnę do głosowania radnym w celu sprawdzenia nienaruszalności plomb. W pierwszej kolejności głosują osoby uczestniczące w sesji zdalnie. W punkcie 6. Postawienie znaku X w kratce
obok dwóch lub trzech opcji lub innego dodatkowego znaku lub symbolu, a także przekreślenie całej karty lub jej zniszczenie powoduje nieważność głosu. W punkcie siódmym na postawienie znaku X, nie postawienie znaku X w żadnej kratce traktuje się jako głos ważny bez dokonania wyboru. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Na podstawie wyników głosowania po odczytaniu przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej protokołu głosowania przewodniczący obrad stwierdza, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świętokłowicach. Zasady głosowania Rada Miejska przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę bardzo, radny Gniełka. Halo? Pani, przepraszam bardzo, panie radny. Panie Urszulo, ja... O dobrze, już się wyłączyło. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni mieszkańcy, zostałem upoważniony w imieniu Klubu Ruchu Ślązaków, aby wydać oświadczenie, iż my jako Ruch Ślązaków niestety nie będziemy uczestniczyć w tej chucpie politycznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Jankowiak. Panie przewodniczący, szanowni radni, według mnie powinniśmy najpierw głosować tutaj na sali, gdyż radnych, którzy biorą udział w głosowaniu na sali, jest po prostu więcej, a później podjechać do radnych, którzy są zdalnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani. Szanowny panie radny, generalnie komisja też rozważała ten problem i mówiąc króciutko, nie chcielibyśmy dopuścić do tej sytuacji, kiedy urna z oddanymi głosami radnych obecnych będzie znajdowała się poza urzędem, ale myślę, że państwo mogą podjąć decyzję. Szanowni państwo radni, no to są dwie poważne kwestie. Rzeczywiście tutaj radny Jankowiak, ja też wolałbym osobiście, żeby tutaj tym bardziej, że przepraszam pani przewodnicząca, zaraz oddam głos. A z drugiej strony rzeczywiście może nam ktoś tutaj podważyć to, no znaczy za każdym razem może ktoś próbować, że te głosy, oddane głosy będą krążyły po mieście, tak. Tutaj przewaga jednego problemu nad drugim, mi się wydaje, że mimo wszystko opcja ta przed państwa przedstawiona przez komisję jest chyba mimo wszystko lepsza, także. Pan radny Karczy jeszcze chciał, czy pani przewodnicząca? No. Proszę bardzo. Zatem komisja skrutacyjna musi się przemieszczać do radnych online. Nie pojedziemy samochodami własnymi, tylko z samochodem służbowym Straży Miejskiej, która nas będzie przemieszczała z jednego punktu do drugiego. Także, no a państwo musicie potem poświadczyć, że po oddaniu głosów przez radnych, którzy uczestniczą online, jak wrócimy z urną, że ona została nienaruszona, a jak państwa nie będzie, to kto to stwierdzi? Szanowni państwo radni, no czas leci, tak? No bez względu, każdy ma swoje racje w tym wszystkim i słuszne oczywiście. Myślę, że o ile nie ma niejasności co do samych zasad głosowania, powinniśmy przystąpić i przyspieszymy wszystkie procedury. Wobec powyższego, skoro nie ma więcej tutaj zgłoszeń, kto z państwa radnych jest za przyjęciem zasad głosowania, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosowania? Radny Marcin Bawej, za. Agnieszka Beger, za. Jadwiga Garbaciok, za. Grzegorz Gniełka, nieobecny. Tomasz Grudniok, za. Adam Jankowiak, przeciw. Bartosz Karcz, za. Gerda Król. Jestem zdalna. Tak, pani Gerdo, ja wyjaśnię jeszcze raz, może nie dotarło tam w szczególny sposób. W tej chwili głosujemy nad zasadami do głosowania. Jest pani za? Jest pani za, tak? Zasady, tak. Głosujemy zasady. Czy pani radna Gerda Król jest za? Jest za, dziękuję bardzo, nie dosłyszałem. Mariusz Kubas, nieobecny. Henryk Kurek. Za. Rafał Łataś. Jestem za. Za. Dawid Malcherek. Wstrzymuje się. Zbigniew Nowak. Za. Urszula Owockania.
Pani Urszula Owockania. Za. Za, dziękuję. Artur Pawłowski. Wyłączył się z obrad. Zofia Pogoda. Za. Za. Łukasz Respondek. Za. Za. Rafał Świerk. Nieobecny. Dorota Wichura. Za. Bożena Wojciechowska z Bylut. Za. Dziękuję bardzo. A teraz właśnie, czy ktoś to liczy? Czternaście głosów za, jeden głos przeciw, jeden wstrzymujący. Stwierdzam, że zasady do głosowania zostały przyjęte. Wysoka Rado, w tej chwili zarządzam przerwę w obradach celem przygotowania kart do głosowania. Chyba, że Państwo, komisja już ma przygotowana. Wobec czego proszę przewodniczącą komisji o rozpoczęcie procedury tajnego głosowania. Tak? Ja rozumiem, że Szanowni Państwo Radni w tej chwili w naszej obecności zapieczętują urnę. Proszę o przedstawienie, że urna jest pusta, może do kamery, tak, najważniejsze jest, tak? Tu... Odsuńcie mi urnę, nie widział. Szanowni Państwo Radni, ja bardzo proszę o wszystkich o zajmowanie miejsc. Powróciła komisja skrutacyjna z głosowania u tych osób, którzy są zdalnie. Przystępujemy do głosowania już tutaj dla osób, które są na miejscu, ale... Ale jest, sprawdzić, czy urna jest. Tak, dziękuję bardzo. Ja jeszcze bardzo bym prosił komisję skrutacyjną. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale poczekamy, aż wrócą wszyscy radni. Dobra, już wchodzicie, tak? Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, Szanowni Państwo Radni, bo tu jeszcze mamy trochę procedur. Myślę, że chyba jesteśmy wszyscy, Pani Przewodnicząca. Proszę kontynuować wybory. Czyli bardzo proszę o przystąpienie do głosowania radnego Marcin Bawej.
radna Agnieszka Weger. Radna Jadwiga Garbaciok. Radny Tomasz Grudniok. Adam Jankowiak i Grzegorz Gniłka nieobecni. Radny Bartosz Karcz. Radny Henryk Kurek. Radna Gerda Kruk głosowała online. Mariusz Kubas nieobecny. Radny Rafał Łatoś głosował. Radny Dawid Malcherek. Radny Zbigniew Nowak. Radna Obucka nie głosowała. Radny Pawłowski nieobecny. Radna Zofia Pogoda. Radny Łukasz Respondek. Radna Dorota Wichura. Radna Wojciechowska z Bylic. Dziękuję bardzo. Głosowanie zakończone. Dziękuję bardzo. Wysoka uda się. Tak. Wysoka Rado, zarządzam przerwę celem podliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną. Wysoka Rado, wznawiam obrady sesji po przerwie technicznej. Proszę bardzo. Jesteśmy. Bardzo proszę Komisję Skrutacyjną o przedstawienie wyników wyborów. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybrany na sesji Miejskiej Rady 27 stycznia. Źle słychać. Przepraszam bardzo, proszę od nowa, przepraszam bardzo Pani Gosiu. Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 27 stycznia 2002 roku w związku z wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Komisja Skrutacyjna w składzie
moja osoba jako przewodnicząca, członkowie Dorota Wichura, Bożena Wojciechowska-Zbylut i Tomasz Grudniok. Stwierdza, co następuje. Ogólna liczba radnych obecnych na sesji 20. Ogólna liczba radnych uprawnionych do głosowania obecnych podczas punktu 18 rozszerzonego porządku obrad 15. Liczba radnych zdalnie uczestniczących uprawnionych do głosowania obecnych podczas punktu 18 rozszerzonego porządku obrad 3 osoby. Liczba radnych uczestniczących osobiście uprawnionych do głosowania obecnych podczas punktu 18 rozszerzonego porządku obrad 12. Liczba głosów minimalna konieczna do prawomocnego wyboru wiceprzewodniczącego 11. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów ważnych wstrzymujących się 3. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem wiceprzewodniczącego 12. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi wiceprzewodniczącego 0. Komisja skrutacyjna poświadcza, iż żadna z osób postronnych nie miała wpływu na wynik głosowania, gdy urna znajdowała się poza salą sesyjną Urzędu Miejskiego w Świętokłowicach. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Łukasz Respondek uzyskał wymaganą liczbę głosów i tu następują podpisy członków komisji. Gratulujemy. Bardzo dziękuję przewodniczącej Rady. Zapraszam nowego wybranego wiceprzewodniczącego Łukasza Respondka tutaj na miejsce przygotowane. Pewnie będzie chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Nie ukrywam, szanowni państwo, panowie prezydenci, panie przewodniczący, drodzy radni oraz przede wszystkim drodzy mieszkańcy, że nie spodziewałem się tego, że akurat tak ta samorządowa historia w tej kadencji się potoczy. Dziękuję wam wszystkim, tym 15 osobom, które wzięły udział w głosowaniu, tym 12, które były za, ale też tym trzem, które się wstrzymały. To jest, dopełnił się akt demokratyczny. Uważam, że będę starał się przekonać do tego również te osoby, te 9 osób, które nie głosowały, które nie zagłosowały za moim wyborem, że jestem w stanie sprawować te funkcje i reprezentować godnie naszą Świętochłowicką Radę Miejską. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Wysoka Rado, zanim przejdziemy do procedowania następnych punktów, pozwolę sobie w tym punkcie jeszcze oddać głos. Szanowni państwo radni, panowie prezydenci, szanowni mieszkańcy, z całego serca gratuluję mojemu koledze Łukaszowi Respondkowi tego wspaniałego wyniku, wyboru na wiceprzewodniczącego naprawdę bardzo odpowiedzialnej funkcji w Radzie Miejskiej. Gratuluję, bardzo się cieszę też z funkcji, z mojego punktu widzenia jako przewodniczącego, bo ta rola w ostatnim okresie czasu pandemicznego była bardzo trudna, utrudniona, inna zupełnie, której pewnie się nikt nie spodziewał, nie tylko w tej Radzie, w wszystkich Radach w Polsce, czy może w Europie, tam gdzie tak samo funkcjonują Rady. Musieliśmy wcześniej z wiceprzewodniczącym Grudniokiem dzielić się tymi obowiązkami. Nieraz byłem bardzo zmęczony, bo z pozycji tutaj przewodniczącego to naprawdę jest dosyć czasami trudna rola. Same kilka godzin w szybkim tempie przeprowadzać różne procesy jest dosyć męczące. Ale celowe takie działania były z wiceprzewodniczącym Grudniokiem, patrząc właśnie na ten okres pandemiczny, i patrząc na dobro mieszkańców i na to, co by się stało, gdybyśmy jednocześnie zachorowali i moglibyśmy zakłócić funkcjonowanie miasta, bo taka jest sytuacja. Cieszę się dzisiaj, że ten skład prezydium jest większy, stuprocentowy, tak będziemy się mogli już w tej chwili uzupełniać, bardziej tak merytorycznie też w tym wszystkim wspierać. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy, ja chciałem też jedną rzecz powiedzieć.
Może nie wysłowię się zbyt precyzyjnie, bo nie ukrywam, że trochę emocji w sobie też mam i jakby nie było też i zmęczenia dzisiejszą sesją. Na tej sali, ale nie tylko na tej sali, ale i gdzieś tam w przestrzeni publicznej, wiele osób pięknie się wypowiada od pracy ponad podziałami. Ostatnie dni pokazały, że dla wielu osób to były puste slogany. Dla mnie praca ponad podziałami, ja to mówiłem wielokrotnie z tej mównicy, z tego miejsca, na tej sali, że rzeczywiście praca ponad podziałami jest najważniejsza. Czasami to jest bardzo trudne, bo jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Dzielimy się na różne poglądy, mamy w cudzysłowie różne legitymacje w kieszeniach, mamy swoich własnych bogów, ale ważne tutaj na tej sali to jesteśmy radnymi. Wybrali nas mieszkańcy, mamy wspólnie działać dla dobra mieszkańców. Nie wiem, czy się nie zagalopuję w tym moim stwierdzeniu, ale tak mi się wydaje i chyba tak jest, że to jest pierwszy raz w historii tego samorządu, że wszystkie grupy biorą udział w cudzysłowie lekkim w kierowaniu pracami Rady. Wszystkie grupy, które tu są, wszystkie kluby, wszystkie organizacje, wszystkie również i ci, którzy mają te poglądy polityczne. Po raz pierwszy w historii tego samorządu, tak mi się wydaje. Każdy klub jest reprezentowany, większy bądź w większym znaczeniu. Pewnie wielu będzie dzisiaj nas za to krytykowało, czy już dziś krytykuje, ale robimy to dla dobra mieszkańców. Oczywiście na to, co się dzisiaj wydarzyło, wpływ miały różne rzeczy, różne wydarzenia, trudna sytuacja w mieście, trudna sytuacja i relacje między nami wszystkimi. Dla mnie to osobiście, jako przewodniczącego Rady jeszcze, bo przecież każdy z nas musi się liczyć z tym, że przewodniczącym, wiceprzewodniczącym się tylko i wyłącznie bywa. Ja od pierwszego dnia, kiedy zostałem przewodniczący, miałem tą świadomość, że na każdej sesji mogę zostać odwołany. Na razie wytrwałem te 3 lata, cieszę się w trudnych okolicznościach, trudnych czasach. Czasami było ciężko, również z wiceprzewodniczącym Łukaszem Respontkiem, który jest naprawdę bardzo tak przedstawiający jego kandydaturę, Bartosz Karcz, jest trudny zawodnik, ale rzeczywiście jest merytoryczny. Czasami myśmy się może oboje zagalopowali. Mam nadzieję, że te czasy mamy za sobą i teraz będziemy patrzyli tylko i wyłącznie merytorycznie dla dobra miasta. Nie powiemy ani pewnie Łukasz, przepraszam bardzo, radny Łukasz, wiceprzewodniczący i ja, mamy swoje własne poglądy, nie do końca się musimy kochać, ale dla dobra miasta zróbmy wszystko. Dziękuję bardzo za ten wybór, za tą dzisiejszą trudną sesję. Szanowni Państwo radni, szanowni mieszkańcy, idziemy do przodu. Dziękuję. Dobrze, to czyta przewodniczący komisji. Ale ty to musisz czytać. Jeśli tak, to dobrze. Wysoka Rado, jeszcze tutaj trochę mamy ciasno, wszyscy mają szerokie plecy, ale będziemy się dzielili tutaj obowiązkami. Szanowni Państwo radni, szanowni mieszkańcy, panowie prezydenci. Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdzam, że w wyniku wyborów tajnych wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Świętowicach został radny Łukasz Respondek. Jeszcze raz gratuluję. I tym samym Rada Miejska w Świętochowicach podjęła uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochowicach, której treść pozwolę sobie odczytać. I tu projekt uchwały chyba odczyta przewodnicząca komisji, tak, skrutacyjnej. Przepraszam bardzo. Mamy tu bardzo dzisiaj dużo dokumentów, jeśli kancelaria mi pomoże, to... O, mam, dobra, przepraszam bardzo, mam już. Uchwała Rady Miejskiej w Świętowicach w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świętowicach. Rada Miejska w Świętowicach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że wybór radnego Łukasza Respondka na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świętochowicach. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Jeszcze dzisiaj do końca poprowadzę, to później się podzielimy. Wysoka Rado, przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zanim przedstawię to sprawozdanie, to również przyłączę się do gratulacji. Panie radny Łukaszu,
siedząc po tej stronie zobaczy pan, że to jest trudne podejmowanie tutaj decyzji. Ja wierzę cały czas w tą krytykę konstruktywną. Natomiast no, ten ciężar jednak jest po tej stronie trochę większy. Każda krytyka musi być gdzieś jednak zweryfikowana w wielu źródłach. Nie jest to rzecz prosta. Natomiast życzę panu, żeby szybko do tego dostąpić. A z drugiej strony oczywiście życzę też, żeby ta kariera, o ile pan będzie sobie życzył, polityczna się rozwijała. To jest to najlepszy moment, żeby pokazać ten zakres kompetencji, jaki w panu siedzi, ten potencjał. Także gratuluję. Szanowni państwo, jeśli chodzi o sprawozdanie prezydenta za okres od 17 grudnia do 25 stycznia, to w ciągu tego czasu podpisałem 41 zarządzeń, w tym między innymi zatwierdziłem plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2022. Były tu również zarządzenia odnośnie sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie miasta, czy powierzenie stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych imienia Augusta Świdra. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, wprowadzone zostały konieczne rozwiązania oraz wdrożenia związane z postanowieniami Polskiego Ładu w zakresie podatku dochodowego. Wprowadzony został plan budżetowy na 2022 rok dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, a w referacie podatków i egzekucji administracyjnej rozpoczęte zostały działania związane z akcją wymiaru podatku na rok 2022. W przypadku architektury i gospodarki przestrzennej to złożonych zostało i wydanych mnóstwo kolejnych wniosków i decyzji. Tak jak państwo widzicie, te dane są rzeczywiste, a czasu było stosunkowo niewiele, czy niecały miesiąc, miesiąc z kawałkiem. W geodezji i kartografii również kilkadziesiąt dokumentów odnośnie aktualizacji map zasadniczych i zamówień na dokumenty zasobu geodezyjnego kartograficznego, zmiany w ewidencji gruntów budynków, ponad 217 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. W przypadku środowiska wydanych zostało 11 kontenerów na gruz, 115 darmowych big bagów, kontenery na wielkie gabaryty 3, płatne worki big bag 28, 36 deklaracji zostało przyjętych odnośnie wymiany źródeł ciepła, a także wydanych 150 upomnień za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei, jeśli chodzi o inwestycje, zostały wszczęte postępowania między innymi na bazę treningową, tak to w skrócie będę ujmował, czyli budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią plus boisko treningowe z trawy naturalnej, do tego wymiana nawierzchni boiska Orlik wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, czyli prawie 300 miejsc siedzących, do tego oświetlenie, do tego oczywiście chodniki pomagające w przemieszczaniu się między tymi obiektami. To jest mniej więcej równowartość tych obligacji, którą dzisiaj obligacji, czy w zasadzie ugody, jaką dzisiaj zatwierdziliście, za co też bardzo dziękuję, bo biorąc poniekąd na swoje barki tą odpowiedzialność za rozliczenie ostateczne Kaliny, zobaczycie, jak można by było rzeczywiście to zinterpretować w kontekście tego, co można za takie pieniądze zrobić. Ale żeby pewne rzeczy rozpocząć, wszystkie inne trzeba pozamykać. Postępowanie zostało również wszczęte w przypadku całorocznego utrzymania drzewostanu w parkach, na skwerach i zieleńcach na terenie miasta. W przypadku dróg i mostów pracownicy biura zawarli umowy na utrzymanie czystości i przejrzystości dróg w granicach gminy, remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie prezydenta miasta, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulic, placów, skwerów i parków, zieleńców, chodników i przejść dla pieszych, bieżące utrzymanie usuwania awarii i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, czy przebudowa bocznicy kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą torowo-trakcyjną. Rozwój polityka społeczna. Tutaj pracownicy
złożyli wniosek o dofinansowanie na aktualizację projektu budowy pomnika przy bramie obozu Zgoda. Wkrótce powinna być już informacja, czy ten projekt uzyskał akceptację. Ja jestem pełen nadziei, że tak się stanie i przystąpimy w końcu do modernizacji tego pomnika. Jeśli chodzi o witkac.pl, zorganizowane zostały konsultacje dla organizacji pozarządowych z obsługi tego systemu, a także przyznano pomoc finansową w ramach modułu czwartego programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych w kwocie ponad 26 tysięcy złotych. I na koniec wydarzenia i spotkania, to z czego za chwilę Świętochłowice będą też dumne, tak jak wy powinniście być z tego dumni, dzięki akceptacji również dokumentów finansowych w formie budżetu oraz WPF-u. Podpisałem umowę na budowę zespołu boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. W końcu do końca czerwca wykonawca twierdzi, że wykona całość prac. Będziemy się temu oczywiście intensywnie przyglądać. To miejsce zasługuje na to, żeby te boiska tam powstały. Przypomnę, że to będą dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią. Oczywiście jedno wielofunkcyjne, drugie do piłki nożnej. Również będzie małe boisko do piaskowe, do piłki siatkowej i w tym ciągu po lewej stronie, tak jak jest widać ten ślad, jeden będzie bieżnia 60-metrowa, służąca oczywiście klasom sportowym i innym w rozwoju fizycznym. PSZOK. Wspólnie z wiceprezydentem mieliśmy okazję otworzyć punkt selektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych. To jest miejsce, gdzie powinny trafiać wszystkie opony, drzwi, jakiekolwiek meble, które są, znajdują się przy zagrodach śmietnikowych. Każdy z mieszkańców ma możliwość zawiezienia tam i składowania, więc ja też zachęcam radnych, żeby to przekazywać, te informacje mieszkańcom. Ci, którzy oczywiście płacą za śmieci, mają możliwość, oczywiście są pewne limity, jak na przykład 8 opon w ciągu roku można tam bezpłatnie składować, natomiast jest to początek tej drogi, żeby w tym mieście również te wielkie gabaryty w końcu znalazły się we właściwym miejscu. Oczywiście 6 stycznia mieliśmy okazję spotkać się z Orszakiem Trzech Króli i spod Kościoła Ewangelickiego przeszliśmy do kościoła pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, gdzie została odprawiona msza na tą okazję. Tu bardzo dziękuję radnym, ale również uczniom szkoły mundurowej za fantastyczny szpaler, który dodaje kolorytu tego rodzaju imprezom. W międzyczasie trwały spotkania z ósmoklasistami. Moim celem jest nakłonić jak najwięcej uczniów ósmych klas do pozostania w Świętochłowicach w szkołach ponadpodstawowych. Te spotkania po trzech szkołach zostały na razie przerwane ze względu na fakt, że wiele klas wyłączonych jest przez kwarantanny. Natomiast deklaruję, że w marcu powrócę. Mam nadzieję, że wtedy pandemia troszeczkę zelżeje i wrócę do tych spotkań, żeby ci uczniowie zostawali, bo oferta świętochłowickich placówek ponadpodstawowych jest coraz bardziej bogata, coraz bardziej konkurencyjna, a jakby nie patrzeć, to również miejsca pracy dla naszych nauczycieli, które mogą być w ten sposób zabezpieczone. Dzień Babci i Dziadka również miał miejsce. Na tą okazję miałem możliwość świętować w domu w Złotej Jesieni, gdzie wspólnie z pensjonariuszami mogłem uczestniczyć w różnych rozgrywkach, w tym w Rumika i w Młynek. Nie ukrywam, konkurencja jest twarda i dosyć zawzięta, więc nie powiem, żebym tam cokolwiek wygrał, ale to dobrze, bo to świadczy, że ci ludzie mają też duży potencjał. No i na koniec Pola, czyli nasza pierwsza świętochłowiczanka.
Pola Schropaczowa przyszła w szpitalu naszym. Może nie jest zbyt skłonna ku temu, żeby tak wcześnie robić jej sesje fotograficzne, natomiast jestem przekonany, że jak to każda kobieta z wiekiem, na pewno ta chęć będzie coraz większa. Zobaczymy, może będzie okazja, żeby w jakiś sposób monitorować, czy przy okazji za kilka lat sprawdzić, jak u Poli. Co się dzieje u mnie. I to wszystko w zasadzie w tym okresie, także bardzo dziękuję. No i... Czy ktoś, któryś z radnych ma w tym punkcie jakieś pytania? Nie widzę. Również wśród radnych zdalnie będących nie widzę. Także przechodzimy do punktu 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Szanowni Państwo radni, na podstawie paragrafu 26 Statutu Miasta informuję, iż odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje złożone na poprzedniej sesji zostały udzielone radnym na piśmie. Jednocześnie nadmieniam, iż zgodnie z artykułem 24 ustawy pod punktem 7 ustawy o samorządzie gminnym odpowiedzi zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy mimo tego któryś z radnych życzy sobie, aby odczytać odpowiedzi na jego interpelację? Nie widzę. Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu 17. Interpelacje i zapytania radnych. Czy są jakieś interpelacje i zapytania? Radna Jadwiga Garbaciok, proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, panowie prezydenci. Mam tu kilka i zapytań. W związku z tym, że komendant Ochotniczej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą o sfinansowanie doposażenia dowozu strażackiego w drabinę pożarniczą samochodową, składam zapytanie, czy w tym bieżącym roku jest możliwość zakupu jej, na przykład z rezerwy budżetowej, z działu zarządzania kryzysowego, ewentualnie jakichś ze środków zewnętrznych. Następne. Z kolei następny temat. Na prośbę pracowników bibliotek szkolnych wnioskuję o przydzielenie środków pieniężnych na dokupienie woluminarów literatury dla uczniów popularno-naukowej. Jeżeli jest możliwość z budżetu miasta lub pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to może będziemy w tym kierunku składać wnioski. Dziękuję pani radnej. Jeszcze mam, przepraszam. Mieszkańcy osiedla Brzezina od dłuższego czasu domagają się, aby podczas opracowania planu zainstalowania monitoringu kamer celem utrzymania bezpieczeństwa i zapobiegania notorycznym kradzieżom samochodów w obrębie ulicy Wiślan, Ślężan, a nawet Jodłowej. Proszę o uwzględnienie wniosku, wprowadzenie realizacji montażu kamer na obszarze tejże dzielnicy, która dotychczas narażona była na dewastację urządzeń na placu zabaw czy obiektów sportowych oraz okradania z części samochodowych. Wydawałoby się, że ta część miasta Bytomska Wschód jest jak gdyby pomijana w ważnych sprawach dla mieszkańców, także ulicy Jodłowej. Pięknym przykładem jest dzielnica Lipiny, gdzie zainstalowano kamery pilotażowe w wersji zintegrowanego inteligentnego monitoringu miejskiego. Jest to nowoczesne, integrujące działanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. I tutaj chylę czoło, gratuluję. Następne. Wnioskuję w związku z niedofinansowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Proponuję, aby zadbać o pozyskanie środków zewnętrznych na
modernizację i doposażenie szpitala. Wprawdzie na poprzedniej sesji Rada Miejska pozytywnie przegłosowała 104 tysiące złotych, jednakże można wykorzystać z projektu, gdzie głównym źródłem finansowania inwestycji są fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i środki Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i zwrotne, konkretnie pochodzące z tak zwanych planu Junckera. Można powołać spółkę celową Śląskie Inwestycje Medyczne. Ryzyko finansowe, jeśli w takim przypadku, po stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest. I na prośbę mieszkańców korzystających z usług placówki służby zdrowia, poradni leczenia bólu przy ulicy Zubrzyckiego w Świętochłowicach wnioskowałam o zwiększenie kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ dotychczas lekarz specjalista zatrudniony jest w ograniczonej ilości godzin, 2 godzin, 2 razy w tygodniu, czyli 4 godziny tygodniowo, a pacjentów z takimi dolegliwościami jest sporo. Przypomnę, że to jest nowo powstała poradnia w naszym mieście i nie jest w stanie sprostać zadaniom oczekującym chorych. Ja tutaj może serdecznie podziękuję na reakcję dyrekcji ZOZ-u, bo właśnie słyszałam, że tam złożyli jakiś wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam nadzieję, że zostaną środki przydzielone. Także cieszymy się, że w naszym mieście jest taka poradnia specjalistyczna, bo rzeczywiście problem dla pacjenta jest ból. Dziękuję. Dziękujemy pani radnej. Czy któryś z radnych życzy sobie jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy zatem do punktu 18. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia. Kto z radnych życzy sobie zabrać głos w tym akurat punkcie obrad? Przewodniczący Nowak, zapraszam. Panowie przewodniczący, szanowna rado, panowie prezydenci, szanowni mieszkańcy, ja chciałem tylko w formie oświadczenia zachęcić wszystkich mieszkańców do niedzielnej ogólnopolskiej akcji WOŚP. Pewnie wszyscy wiedzą, ale może taka forma przypominajki. Warto wspierać tą akcję, bez względu na to też, jakie kto ma tam zapatrywania na tą akcję, ale jakby nie było, te pieniądze, ogromne, przeogromne pieniądze, które przekazywane są przez społeczeństwo polskie, trafiają do najbardziej potrzebujących. Serdecznie zachęcam. W Świętowicach też jest grupa wspaniałych ludzi, którzy to organizują, więc że mają sztab w Szkole Podstawowej nr 1. Możecie ich odwiedzić, tam będą też mieli jakieś stoiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych życzy sobie zabrać głos? Nie widzę. A, zapraszam panią radną Dorotę Wichurę. Ja tylko 2 zdania, panowie prezydenci. Wczoraj przechodziłam ulicą Chorzowską i przejście dla pieszych na wysokości szpitala i na wysokości byłego Tesco było nieczynne, że tak powiem. Nie wiem, jak ta sytuacja wygląda dzisiaj, ale jeżeli w dalszym ciągu tak jest, to bardzo proszę, aby jak najszybciej to przejście na wysokości szpitala było uruchomione, bo przechodzą tam też dzieci do szkoły, a wiem, że klasy od 1 do 4 pracują stacjonarnie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa życzy sobie zabrać głos? O, nie widzę. Szanowni państwo, uprzejmie informuję, że wyczerpaliśmy porządek obrad 53. Rady Miejskiej. Przechodzimy zatem do punktu 19, do zakończenia obrad. Uprzejmie dziękuję za udział.